Cześć, stworzymy dzisiaj całego Steve'a z Minecrafta. Usuwamy kamerę i światło, ale zostawiamy Cube'a, bo z niego zrobimy Steve'a. Przeciągnij do Blendera zdjęcie ludzika, przyda nam się przy modelowaniu. Zresetuj pozycję i obrót skrótami Alt-R i Alt-G. Od razu ostrzegam, że to będzie raczej trudniejszy poradnik. Jeżeli nie oglądałeś przynajmniej kilku poprzednich, to radzę nadrobić zaległości. Przejdź do widoku z boku i obróć obraz pomocniczy. Teraz wystarczy go odpowiednio ustawić i możemy zaczynać modelowanie. Mamy już głowę, to nie było zbyt trudne. No to zduplikuj ją i przeciągnij na dół. Jest brzuszek. Znowu duplikowanie i daj to w bok jako rękę. Zmniejsz trochę i gotowe. Możesz zduplikować jeszcze raz i przenieść w bok, albo używać modyfikatora Mirror, żeby stworzyć drugą rękę. No i całkiem szybko idzie. Teraz czas na nogi. Niby mamy, ale to jest jedna noga, tylko taka trochę szeroka. Przetnij ją skrótem Ctrl-R. Musimy jeszcze oddzielić geometrię skrótem V. Dostaliśmy dwie nogi, ale znowu jest problem. Zaznacz całą przyciskając Ctrl-R i zobacz, co się stało. Ma dziurę z boku. Załataj ją klawiszem F. Pokaż ukrytą geometrię skrótem Alt-H i tak samo z drugiej strony. No i super, to mamy gotowe. Nie wiem czy tobie też, ale mi przeszkadza ten obraz w tle. W opcjach możemy zrobić tak, żeby pokazywał się tylko, gdy patrzymy na niego z boku. Odznacz Display Perspective. Teraz go nie widać, a po aktywowaniu kamery z boku jest na swoim miejscu. Okej, ludzik jest spoko, ale powinien być trochę chudszy. Do tego zduplikuj obraz w tle i obróć go o 90 stopni w osi Z. Widzimy go z drugiej strony, więc dopasuj do niego Steve'a. Jest dobrze, czas na zatwierdzenie wszystkich modyfikatorów. Na tym etapie możesz zaznaczyć wszystko i wcisnąć Ctrl-J, żeby złączyć je do jednego obiektu. No i modelowanie mamy już za sobą. Teraz powinniśmy zająć się szkieletem. Dodaj Armature z menu pod Shift A. Nie widać tego za dobrze, ale tam pojawiła się kość. Przejdź do panelu z prawej i w kategorii Viewport Display zaznacz In Front. Dzięki temu kości będą zawsze widoczne. Włącz tryb edycji i ustawiaj kości na ludziku. Jedna na plecy, później ekstrudowanie dla głowy. Żeby stworzyć rękę, zduplikuj jedną z nich i obróć o 90 stopni. Niestety pewnie dosyć dziwnie się ustawi. Otwórz menu z prawej klawiszem N i w zakładce Item ustaw Roll na 0. Jest prosto, więc możemy ustawiać dalej. Jak jedną masz, to zduplikuj na drugą stronę. I podobnie z nogami. Gotowe. Wyjdź z trybu edycji, zaznacz najpierw Steve'a, później kości i przyciśnij Ctrl-P. W tym menu wybierz With Automatic Weights. Jak teraz przejdziesz do Pose Mode, to będziesz mógł poruszać ludzikiem. Ale jak widać, nie zawsze to działa, bo mamy za mało ścian. Wróć do edycji ludzika i dodaj przecięcia na łokciach i kolanach. No i działa, ale możemy zrobić jeszcze lepiej. Zaznacz te zgięcia i użyj narzędzia Bevel pod skrótem Ctrl-B. Dodaliśmy więcej geometrii, więc ładniej będzie się wyginało. Dla nóg zrób to identycznie. Tworzenie szkieletu jest trochę męczące, to może go oteksturujemy. Przejdź do zakładki UV Editing. I możesz już ukryć kości. Zaznacz całego ludzika, przyciśnij U i wybierz Smart UV Project.
a tutaj OK. Blender wygenerował nam dla niego siatkę, ale możemy mieć z nią problem. Wróć do trybu Object Mode, otwórz menu z prawej i jeżeli nie masz Scale ustawionego na 1, przyciśnij Ctrl A i wybierz Scale. Jeszcze raz U i Smart UV Project. Teraz powinno być dobrze. Zakładka Shading u góry i dodaj Minecraftową teksturę jako Image Texture. Na razie mamy coś takiego. Czas to naprawić. Zaznacz jego twarz i przeciągnij w bok po lewej. Możesz już wybrać wszystkie ściany i dopasować do tekstury. Teraz skaluj w X i Y tak długo, aż będzie idealnie. Trochę rozmyta ta twarz. Wróć do shadingu i zmień Linear na Closest. Jeszcze jest mały problem. Głowa jest raczej odwrotnie. Zaznacz ją i obróć jej siatkę o 180 stopni. Tak samo robisz z resztą elementów. Zaznaczasz, przesuwasz i obracasz. Jak czegoś nie widzisz, możesz ukryć część geometrii skrótem H. Tekstury już są, to wracamy do kości. Włącz ich widoczność i sprawdźmy działanie. Trochę głupio, że jak ruszam nogami, to jego klata też się wygina. Zaraz to naprawimy, ale najpierw wyłącz Lock Object Modes w menu Edit, przyda nam się później. Przejdź do trybu Weight Paint. Guzikiem z lewej u góry włączasz możliwość zaznaczania ścian przez kliknięcie lewym przyciskiem myszy z Shiftem, a lewy przycisk myszy plus Ctrl wybiera kości. Te kolory wskazują na to, co porusza dana kość. Niebieski oznacza, że kompletnie nie ma wpływu, a czerwony to 100% wpływ. Więc maluj odpowiednie części, aby wyszło to, czego oczekujesz. Jeszcze zauważyłem, że tułów rusza się oddzielnie od reszty ciała. Znowu odpal tryb edycji na kościach. Zaznacz kość ręki, później kręgosłup, przyciśnij Ctrl P i wybierz Keep Offset. Teraz działa. Tak samo zrób z nogami. Możesz jeszcze dopracować nasz weight painting, żeby wszystko ruszało się idealnie. No i skończyliśmy. Wyszedł z tego raczej długi poradnik, ale mam nadzieję, że czegoś się dowiedziałeś.